body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku po mega długiej przerwie, w kolejnym odcinku Szogów. Nagrywam to tylko dlatego, że jestem debilem i przypadkiem sobie wybrałem, że włączę bonus, a że jestem debilem, dlatego jestem jeszcze skąpy, to żal mi tej godziny, która będzie mi się bonusy, więc dałem sobie 3 bonusy. Kupiłem czołg za wolne doświadczenie 4 tieru i ze mną jest Jacek. Bardzo serdecznie. I Kuba też ze mną jest. Ja sobie odpaliłem, słuchajcie, już bitwę, bo chłopaki coś robią, ale coś tam, nie wiem co, ale mlaskają. Wolę się nie dopytywać. To ja już dobijam. Dobijajcie, wiecie, ja to gram w czołgi, więc zaraz będę z powrotem w garażu, także wiecie jak to wygląda, nie będę oszukiwał, że inaczej. Tym czołgiem 14 TP zagrałem już jedną bitwę. I generalnie nie mogę przebić nic poza drzewami, więc może być w związku z tym ciężkawo, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. To tylko godzina, więc mam nadzieję, że jakoś ze mną wytrzymacie. O, jeszcze mi się strat wgrywało. Malinówka. Aha, i jeszcze kawu 3 mnie właśnie chciało staganować, czy kawu 2. Nie wiem, gdzie jechać. A. Malinówka tym czołgiem jedzie z Orszaka na półce na D7. Nie, D4. To gdzieś tam jadę. Te mapy znam na pamięć. Wasze zdrowie. Na tej mapce chyba jeszcze po aktualizacji w 3D nie grałem, wiesz? Tak patrzę, jakoś nie patrzę i nie poznaję. Z jednego strzała dostałem, także się chowam. Nic nowego. Aha, mojego kolegę rozwaliła już artyleria. Także pięknie jest, to w Google mi wyświetlili ten. No tak, już mam prawie 500 z wyświeconych i na tym byśmy skończyli. Wracam do garażu. Tak, dobrze, że jeszcze jest Kuba. To zawsze jakieś pocieszenie. Ja tak już się przyłączę. Najgorsze jest to, że dzisiaj, przyznaję się, zagraliśmy kilka bitew i w pierwszej bitwie Kuba, jak ostatnia łajza, pierwszy zginął. A my z Jackiem wygraliśmy. I oczywiście co? Nie ma dowodów, bo jakby mogło być inaczej? No nie ma dowodów. Nikt nie uwierzy w to. Jedynie na słowo. No. A słowo ważniejsze niż pieniądze. Jakie? Czekaj, dam Marko. Ja mam maksymalnie 7, więc ja się dostosuję do was. Dobrze, to ja zaczynam. Mi tak nie zależy. Ja nie wiem, jakie czołgi ekspie, także... Mi to wszystko obojętne. Naprawdę. Ja chciałem grać tylko tym polskim. No jak jest wybór, to chciałem grać tą czwóreczką. A resztę tierów to wy sobie wybierajcie. Zgodnie z waszymi życzeniami. 9. Tak jak powiedziałem, najwyższy to jak mam 7. No to masz na chatą, gdzie dwa ciągi na chatą. 7K, czyli tak mam grać tym, jak on ma? Jezu, te KW4 chyba mam, czy KW... Mam KW3 i tę KS-kę muszę grać jak rozpoznanie, tak? Co by się zgadzało w sumie z przeznaczeniem tych czołgów. Jaki masz, Jacek, najwyższy teraz tier? A ty, Kubuś, masz jakąś 10 już, czy nie? Leszczyk. No dobrze. Gdzie jedziemy? No jak to się? Nie wiem. Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, majtki na stół. To jutro będzie kurde wod. To święto. Na lewo jedziemy, czyli na 9, tak? No tak, ale to tam na E9.
jak to będzie na YouTube, to trzeba zacząć używać. Tak, chyba gówna chciałeś powiedzieć. Żeby dobrze wypaść. A tu teraz tu cię zaskoczę, bo od tygodnia tam tylko mogę. Ja bym mógł zacząć używać mózgu, ale to nie przejdzie, więc. No już jedziemy do ciebie, przyjacielu. No, tak szybko jak mogę. Dostał ode mnie bombę. To, co przejeżdża, powinno dostać pół łoka. No, ode mnie dostało, tylko teraz jest to, czego nie lubię, bo nie mam cierpliwości. Wojna pozycyjna. Jeszcze do tego jeszcze jestem ślepy. Nie, muszę tak wstać i czekać, to się wychyli. Tu? Aaa, zabili mnie! Ale zginęłem jako ostatni, jest to pozytyw tej bitwy. Słuchaj, czołgi dzielą się na dwie kategorie. Twarde i te, które im tej grasz, czyli miękkie. Tak, i nawet użyję wolnego, końcówkę wolnego ekspo, kupię lepszą armatę. Karabinek to jest! Dobrze, już możemy grać. No, poczekaj. Kuba! No, to do siebie trzeba grać. Ja powiem tak, no... Ja nie chcę cię, Kuba, obrazić, ale no, wszyscy wiedzą, że jestem lepszy od ciebie. Tylko się maskuję. Bardzo dobrze. Zobaczymy, kto pierwszy będzie miał dyszkę. Dobrze. Piątka dyszka. Dziękuję. Ha, 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 wygrałem. Dobrze. Jacek, nie sikaj po nogach tylko. Ja właśnie jem. Dziękuję. A ja piję kawę w kubku markowym. Jak niż chipsy? Tak. Pizzę? Nie. Żonkę. Gdzie lecimy teraz? Powiedzcie. Ale ty, jak fajnie wygląda. Jak się hub wyłącza? Kiedyś się robiło to ech, a teraz nie? A, inaczej się wyłącza, dobra. Zrobiłem sobie trochę do odcinka właśnie. Tylko nie, bo zapomniałem swojej gęby wyłączyć. No dobra, to nie. Gdzie jedziemy? Prosto. Jadę za Kubą. Będę jechał za nim, to zginę drugi. Czekaj, ile masz penetracji na hektar? Nie pamiętam, poczekaj. To się robiło z czym? Okay. 52. O, ja mam na goldzie 60. Cheater! Już on tyle jeszcze obliczyła. Ale mi się upiekło. Nie, w niego nie trafię, kurde, z karabinku. Nam się chowa za tym, a ja mam celność, wiecie. 38 metrów. Jadę do przodu.
Nie mogę M4 przebić. Ale jakiś kolega mi pomógł. Uuu, dobra, jadę. Nie, po prostu jadę z tyłu i nikt mnie nie widzi, nie? Spokojnie, już wyjeżdżam. No nie, ja go wszyscy zginęli. Ale masz przyjść koledze, pomóż? No nie, ja tylko nie zabijesz. Stagerował mnie! Dobra. Ale co tam... Bo mnie oszukał, nie wiedziałem, że on tu jest. Na pewno miał cheaty. Miał... On miał wallhacka! Nie, właśnie nie ma. Cicho, on miał. To najwyżej mógł mieć 3. To właśnie to miał. Tylko, że na pustyni nie ma drzewa. Oj Kuba, no to były takie wyimaginowane drzewa przecież. Dlaczego? Bo to jest bardzo dużo ułatwienie, bo wyobraź sobie, że mi się zaświecisz, jak sobie kiedy nasteluję na ściany, wylatuje sobie człowiek, który jedzie też 60 na godzinę i się obija, ma na pewno jesteś w stanie. Oni powinni mieć takie miecze samurajskie i sobie wbijać w dolny pancerz, jak przegrywają. Gdzie jedziemy? Razem jedziemy nie za mną. Czyli już wracam. Nie no, przepraszam, ja muszę jechać z przodu, bo mam Cromwella, to jest czołg rozpoznawczy. Co? Ściana mnie zaatakowała. Nie wygraj, nie wygraj. Bo to dostałem. Nie ma żadnych. Upsi, przepraszam. Tej kawy dwójce chyba szkoda na mnie pocisku. To był mój okrzyk właśnie podniecenia. Ktoś nie wiedział, to tak wygląda podniecony markowy. Uciekam, bo tutaj artyleria wali w nasze kawu. Gdzie jesteście, kumpelki? Kurde, co ja robię? Ja tak uważam, że idę wam pomóc. Black Prince'a wziąłem na siebie, odwrócił się na mnie.
Gdzie walić w Black Prince'a? W wieżę z tyłu na przykład? Nie wiem. Kurde, z drugiej strony. A4-3 mnie zdjęło z daleka. Ale taktycznie zagrałem. Wjechałem na plecy. Zadałem mu trochę obrażeń. Mam nadzieję, że wujek Kuba jest ze mnie dumny. No ja mam aktualnie 800, teraz będę miał. Ale to nie cel mnie swoją miarą, tylko jak na mnie. Myślę, że jak na mnie to było bardzo dobrze. No to A4-3 mnie rozwaliło. Musisz ten głupi czołg. A miałem go kiedyś, fajny jest. Ty wiesz, że to ma zadanie to A4-3 rozwalić, Kubuś, bo ono nas zabiło. Nie ma nierealne. Nierealne to jest granie farminga. A tu ma być realne. Ja mu trochę dodałem obrażeń. To więc tam było jakieś jedno krytyczne, jakieś przebicie. Oj, oj. A miało być tak pięknie. A, właśnie też koło Jacka. Nie, wiedziałem, że go nie wygoję i musiałem mieć, bo już ten trybek się brawo. To jest na główkę skaczesz? Polowanie na Black Prince'a widzę. Ale tego, że przewaliłeś w tego jara, nie? I zatrzymałeś się. No. Ale was zrobił. Dobra, możemy wrócić do garażu, tam gdzie moje miejsce. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz spróbuję zrobić jeszcze jedną miniaturkę, tylko tym razem wyłączę swoją gębę. Powinno być lepiej. Także będzie miniaturka z naszymi pięknymi 14 tepeczogami polskimi. No jest coś. Same pewne. A tak samo było z włoskimi, nie? No wywaliło mi, słuchajcie, grę, ale mi się ładuje. Chyba jestem, bo generalnie ten plik się może też skopać. Jakby się skopał, to w razie czego cześć i czołem, witam was kochani w nowym odcinku z czołgów, bo mi się skopał. Wyłączała mi się gra, Bandic kam się skraszował i nie wiem, czy ten poprzedni zapis 20 minut różnych mniej niż bardziej ciekawych bitew będziecie widzieli, więc wobec czego się witam jeszcze raz. Jacek, Kuba, Blewy, legamy dalej. Mam 14 TP, chłopaki też mają 14 TP i sobie jedziemy. Gdzie jedziemy? Dobra, idziemy. Fajnie ten śnieg wygląda, to muszę przyznać akurat. Naprawdę spoko. Czy tego chciał to później?
Wykryłem Luxa, ciekawe jak to zrobiłem. No dobra. A ja oczywiście jak zwykle już 0 HP. Ja już zaczynam chowanie się za wami w 14 dp. No tym karabinkiem to jest na odległość, mogę strzelać w dupę kozie chyba. No bo jadę stąd, to będę stawiał jak głupek. Trzeba zginąć za ojczyznę, nie? No nie mogę przesnajpić karabinkiem, bo ja nic nie przebijam. Po prostu jadę taganować. Najpierw trzeba by pod górkę podjechać. Kuba, no, gra weryfikuje twoje umiejętności. Po prostu najlepsi progracze żyją, no, ty nie. Musisz się z tym pogodzić. Mam nadzieję, że się nie zaszuje i że będzie przedmiot. No, to się wytnie. No nie zdążyłem nawet zabić artylerii. No to co za łajza. To chociaż sobie zrobię jakieś zdjęcie do miniaturki. Kurde, tam ciężki czołg jedzie mnie zabić. Dobrze, to oj, ek, to może nie dojedzie. Ja bym zrobił chyba widzę. Na piwo. Ja sobie pozdobywam bazę przeciwnika, to jest bezpieczne. Słuchajcie, no, w tej bitwie mam 35 wyświeconych. Koniec! To no, nic nie zadaje. Znaczy, może nie na tej odległości, bo ja wiesz, o tej... Jako, że w pierwszych 20 sekundach ja straciłem prawie cały HP, to gdzieś trzymałem się z tyłu. Może jakby to strzelać z bliższej odległości by coś zadawało, ale tak to... Ja się powiem może inaczej. I się wdrażę te pierwsze, bo się robię to do tego, że to wygląda na to, że poprzedni odcinek będzie można używać.
No to zagramy jeszcze jedną bitwę, to może zagrajmy jeszcze raz ten tier. Ja tylko zobaczę, czy mogę sobie coś w tym czołgu poprawić. Nie mogę. Zagrajmy jeszcze raz czwóreczki i zakończymy ten piękny odcinek rozpaczy. Tak, bo tylko gramy na polskie drzewko, bo polskie drzewko jest, a polskie jest najlepsze, bo jest polskie. No, właśnie do ósemki dążymy. A ta piątka, ten 25, to gdzie? Pamiętam, że nie mogłem go przebić, pamiętam, jak graliśmy. Ale to może kwestia, że też miałem polski czołg. Tak, no, bo wtedy też powiedział, bo gdzie jedziemy? Tam, gdzie nie będzie przeciwników. Dobra, to tutaj zostaje. O! Szybowiec. Tylko ja w niego strzelałem, patrzę. Dałem zbliżenia, a tam ludzie też walą. Moja szkoła czołgów po prostu. Kto to w ciebie strzela? Jacek, to nie byłem ja. Widziałbym właśnie swoje lupy. Nie, to nie byłem ja. Przepraszam cię bardzo. Widziałem. Nie, to nie byłem ja. Absolutnie się nie zgadzam. Mam pełny magazynek. 5 pociski. 1, 2, 3, 4. Był pełny magazynek. To nie ja w ciebie strzelałem. A nie strzelam w kumpelków. Artyleria z karabinkiem, Kuba. Wiem, bo już mi o tym mówiłeś. Czemu pojechaliśmy na zamek? Musimy jechać tam, gdzie nie ma wrogów, a tutaj zawsze są wrogowie. Widzę wrogów i oni we mnie strzelają. Boże, to działko jest do dupy. Ja może gram, wiesz, na dłuższe dystanse. Ja! No to popatrzmy, jak Kuba gra. I Jacek. Jacek dopiero dojechał do bitwy. Dzięki, Jacek. Nie, nie. Co za wsparcie. Jak to nie? Ja już tam strzelałem, a ty cię dopiero przyjechałeś. Ja stałem w krzakach. Właśnie, mówię. Karabinków to chyba najbardziej lubiłem, chyba czwartotierowy czeski czołg, tam był taki na trzy strzały, to było świetne. Jacek, problem. Widzę. Ja tego problemu nie mam. No nic, to dobrze. Jacku, proszę się pożegnać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Kubo, ty też się pożegnaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja wam, moje drodzy, też bardzo dziękuję.